Gdy wiele tym się trudzimy w nas, pokoju wieś niechaj łączy nas. Wśród krzyw cierpliwość mamy mieć, brzemiona sławy chcemy nieść. Gdy samo lustrem życie już całe rzeczy cieszą Cię, pięgnuję zatem miłość Twą, byś Boga naśladował nią. 87. Wieczerza Pańska. Niech Bogu nasz Ojcze w niebionach, 14 był Nisan chtełemu. Tyś wtedy objawił swą mądrość i swą miłość i prawość i moc. Baranka Izrael spożywać, Ty wolność mu dałeś przez cud. W stuleciach proroctwo to spełnił Twój Syn, gdy na polu śmierć poniósł za lud. Jesteśmy zebrani przed Tobą, przyszliśmy jak obce swych kłód, by sławić Twą miłość, by imię Twe czcić, jak uczymy niebia i nasz Król. Serce taki chleb swoich i w nich głęboka w nich kryje się treść. Te symbole wskazują, że śmierć niósł nasz Pan, za to Tobie winniśmy dać cześć. Chleb ciało Jezusa przedstawia, On oddał je za wszystkich nas. Na niego czerwone symbolem krwi jest, odkupił nią lud wszystkich nas. Niech Bogu to święto pamiątki, miłości rozbudza w nas raz. Drogą Chrystusa każdego dnia iść, wydział życia wiecznego nam dar. 88. Modlitwa Sługi Bożego. Myśl tym, że zastrzec
miłować, braci swy, braci swy, pomagać im też, przez czyny i słowa, i krzepić ich, i krzepić Koncita. Oddawanie ci przedkładne Panu Jehowie. Nie mogą być przedkładny Pan, tyś prawdę swą objawiła kulturowo. Dla nich też to jest ważne.
Соглашение этой Европе накрепилось в своем режиме и стали обсервать, как люди, которые в состоянии подобачного господарки, как некоторые люди, не стать ними же классами, но на западноевропейской господарке працуем в того же, как науковый, чи ваши новостные эксплуатные становиска и как на наших инженеров. А то też na tym skorzystamy, myśmy bardzo przemyślane i na pewno warto ją prowadzić i głęboko się nad nią zastanowić, jest to zjawisko dla nas nowe, więc te też nieproste rzeczy, później jak się okazują, są te inne kraje rozwinięte, nie są do końca takie proste, więc warto bez nich przyjąć. Marusza Damek? Nie, tak sobie. To kończymy ten temat, a kolejny posłowie zajmą się dzisiaj trzema projektami ustaw, które dotyczą kredytów walutowych. Przygotowały je Kancelaria Prezydenta, Platforma Obywatelska oraz ugrupowanie Kukiz15. Pierwszy projekt prezydencki zakłada zwrot nienależny zdaniem autorów wybranych spreadów, czyli tej różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty wraz z odsetkami. Kancelaria szacuje, że koszt proponowanej regulacji to mniej więcej 4 miliardy złotych. Szacunki Komisji Nadzoru Finansowego są tutaj wyższe, więc są rozbieżności. Projekt ugrupowania Kukiz15 przewiduje unieważnienie kredytów frankowych. Z kolei propozycja Platformy rozkłada koszty przewalutowania kredytów denominowanych indeksowanych do obcych walut mniej więcej po połowie pomiędzy banki i kredytobiorców. No tutaj te tematy już od dawna wzbudzają wiele emocji. Jak to dzisiaj się może potoczyć Pan zdaniem? Zobaczymy, dlatego że temat na pewno jest rozkładany bardzo politycznie i dzisiaj bardzo będzie ta debata prowadzona też z tego punktu widzenia. Szkoda, dlatego że to jest temat, który przede wszystkim trzeba rozwiązać merytorycznie. Myślę, że przede wszystkim udane rozwiązania takie, które zmuszą banki do zwrotu uszczelnień pobranych opłat, zwłaszcza związanych z tym nieszczęsnym spreadami. Czyli to, co proponuje Kancelaria? W niektórych przypadkach rzeczywiście życia i banki powinny tutaj za to zapłacić. Natomiast te rozwiązania najbardziej radykalne prawdopodobnie dewastujące dla gospodarki, ponieważ w sposób dramatyczny zapłaciłyby działalność systemu finansowego. System finansowy to jest taki, który miał obieg gospodarki, kredyt jest bardzo potrzebny do tego, żeby w odpowiedni sposób płynął w gospodarce i tam, gdzie go gospodarka potrzebuje, banki by tak bardzo ucierpiały z punktu widzenia kapitałowego, że nie byłyby w stanie po prostu w wielu przypadkach prowadzić działalności. Tak już teraz są dosyć mocno obciążone podatki. Stop to byłby cios, który prawdopodobnie kilka by się przewróciło, a wiele byłoby tak osłabione, już by nie mogło mieć funkcji. Więc tutaj myślę, że byłoby złe dla gospodarki. Jest jeszcze taki zbyt dodatkowy z tymi kredytami frankowymi, które okazały się bardzo niefortunne ogólnie, ale wydaje mi się, że jest to właśnie takie z punktu widzenia tej najbardziej populistycznej, radykalnej propozycji takiej gry. Boże, ja wygrywam. Reszka, ty przegrywasz, czyli de facto za każdym razem ja wygrywam. Bo jeśli wziąłem kredyt, płaciłem mniej, no to okej, fajnie, jestem z tego zadowolony. Zostałem tak, jak było. W momencie, kiedy się odwróciły warunki, no to weź na siebie i zapłać. Ale kto to jest ten ty? Ten ty to jest rzeczy cała gospodarka, bo w jakimś sensie pośrednio uderzy to w każdego, kto pośrednio ewentualnie takie rozwiązanie, które by zmusiło do takiego drastycznego przewalutowania tych kredytów po oryginalnych warunkach. Nie jest to potrzebne, te kredyty są dobrze spłacane, dobrze obsługiwane, wcale nie należą do osób najbiedniejszych w społeczeństwie. Pomóc trzeba tym, którym trzeba. Trzeba również parę rozwiązań wprowadzić, takich związanych na przykład z tym, żeby te mieszkania, które są podmioty frankowe, były możliwe do sprzedaży, bo w tym momencie rzeczywiście jest tym problemem. Te kredyty są, ich wartość nie tyle dużo, że to ogranicza ten obrót. Spready moim zdaniem są rozsądne i naprawdę do tego trzeba podejść pragmatycznie po to, żeby załatwić problem sensownie, ale jednocześnie nie spowodować takich skutków ubocznych, które wszystko tak długo zastanawiają. No, temat szalenie trudny z punktu widzenia politycznego, przede wszystkim ekonomicznego trochę łatwiejszy, ale tylko trochę. Politycznego trudno, ponieważ jest to obietnica wyborcza, tak? O której na pewno opozycja nie zapomni i o której obywatele też nie zapomną, przynajmniej ci, którzy mają kredyty.
politycznego nie jest to temat prosty, ponieważ to są sprawy kontrowersyjne. Te spready to jest dość sprawa prosta, faktycznie pewne racjonalne podejście, pewne racjonalne podejście można było oczekiwać od banku. Banki się tym jakby nie wykazały tym racjonalnym podejściem i te spready były bardzo wysokie. Pytanie jest teraz w ogóle o istotę kredytowej, bo to jest bardzo często podnoszony argument, że ci obywatele zostali niejako wpędzeni w te kredyty bankowe, jakby doszło do pewnego oszustwa. Myślę, że są takie przypadki, natomiast generalnie większość wiedziała, jakie jest ryzyko związane z tym kredytem. Dużo się o tym mówiło. Sam znam wiele osób, które podjęły to ryzyko, mając tego pełną świadomość. No też trudno powiedzieć, żeby ta osoba dorosła, wykształcona, jeżeli nie mogła otrzymać kredytu w złotówce, to w ramach frankowych, bo dochodziła zdolność kredytowa, tak? No to zdawała sobie z tego sprawę, że dokonuje pewną trudną decyzję, ponieważ złotówce nie ma tej zdolności kredytowej, więc podjęła większe ryzyko, mianowicie zagrała trochę na górze tego złotą. Z punktu widzenia ekonomicznego, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę te osoby, które robią z tymi osobami, które spłaciły i te kredyty bankowe, to nie mają teraz dopłacać, bo bank też przegrał w tej rozgrywce, teraz bank wygra, no to musi to komuś dopłacić. No trudna sprawa, więc pytań sporo, ja się zgadzam, że powinno być chronienie ci, którzy potrzebują pomocy, ale na czym zrobią politycy? Według mnie temat będzie bardzo długo się ciągnął, bo to będzie bezpieczeństwo wszystkich. Maciej Stanczuk. Rzeczywiście powiem coś oryginalnego z tych trzech propozycji. Oczywiście taką propozycją najbardziej rozsądną powiedziałem jest prawnica koncernu, prezydenta. Ona bardzo się różni od tych pierwszych pomysłów, które wychodziły z kancelarii. Myślę, że jest to krok niewątpliwie w dobrym kierunku, ponieważ zagraża stabilizacji systemu bankowego. Jest 15 z nie ma sensu, aby się na ten temat rozmawiać. Wszyscy się zgadzamy, że mamy nadzieję, że jeśli będzie on dalej procedowany, projekt Platformy, to był dobry, można zadać pytanie, czy Platforma mogła to przeprowadzić i przegłosować przez Sejm, wtedy, kiedy miała takie możliwości, a wtedy się nie odważyła w tym kierunku. Także wracanie do tego rozwiązania, które to jest prawda jakimś komisja ma dzisiejszej perspektywy. Nie wydaje się tutaj czymś rozsądnym. Także miejmy nadzieję, że to spready są wyjątkowo złą sytuacją, którą przede wszystkim banki miały. Musimy kończyć. Maciej Stańczyk, wiceprezydent pracodawców RP, Mariusz Adamiak, dyrektora strategii rynkowych PKO Banku Polskim i Adam Ruciński, szef firmy doradczej BTFG. Dziękuję. Przynieś do MediaMarkt swoje stare urządzenie elektroniczne lub elektryczne, a nowy telewizor kupisz nawet o 1500 zł taniej. Na przykład 40-calowy telewizor Samsung Smart TV już za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Nazywam się Anna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. Magnisie, pyszne, magnezowe misie, dostępne w aptekach. O, dzień dobry, kawa jak zwykle. Proszę. A to kawę coś pan spróbuje? Spróbuję. Wygrać 300 tysięcy. Zacznij dzień od kawy i mieli od to. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Czyli chcesz kawę podawać? Graj w punktach lotto. Dlaczego ty chcesz tam? Ludzie wciąż do złego lgną. No, także wiesz, jak on nie odbiera, to teraz już masz siebie, widzisz, jak w lusterku. On tak samo nie odbiera, jak i ty nie odbierasz i się z nim połączysz, jak ja się z... O to chodzi, no. No, także jak chcesz, to przyjdź około 21 do Bubu, tam na pierwszym piętrze po prawej za konsolą. Ten facet siedzi 3-4 godziny z takim grubym, z zieloną torbą i on ci powie.
Ale dzwonił do mnie Zelewski, normalnie dzwonił i ja wyłączyłam, bo tam jest buf, tam nie można rozmawiać i 5 minut po, przy wyjściu, ten misio mi wszystko powiedział, że właściwie to on... Tamte 3 po 600 są z plusa i dzwoń do skutku. Dałam ci wszystkie 4. Pierwszy jest Orange. Dobrze, pomijamy numer Zosi. 517 jest jego Orange, a te od 600, 3 pozostałe są z plusa jego. No. No to weź sobie zapisz te wszystkie, no weź sobie zapisz. Ja tu mam pod ręką te telefony, weź sobie zapisz dziecko, bo ja ci wyda... Z tobą to wiesz, mam tutaj już, no to jak masz, to o co chodzi. Wiesz, ja mam te wszystkie numery od dawna, one są i te tak, napisz się, 669 bo jeszcze dochodzę do tego wielkiej dobroci. Nieważne, Zelewski, poczta głosowa plusa jest 601 880 926. Też mówi Zelewski, nagraj się. No. I on tak samo się odzywa jak i ty. I on się spyta, kogo dzwoni. Co to powiedz, że ode mnie? 602-310-956. No bo on cię może spytać, kto to dzwoni. Ale on jest swój, on nigdy będzie obrażony. Niech mu poprzednie się tego, bo ja pana znam, ale pan tak powie. Ja ci szybko powiem, że z nim rozmawiam. Ja czyli ten pisze w okularach, on ma
zęby takie, prawda, fajne, jest z takim zielonym grubasem w życiu. I tam może nie jest. Więc zastęp twoich wiernych tu z radością woła wielką. No tu rozmawiam z tym kurczaczkiem, bo ta tutaj tylko zawraca, no. Odsunie troskę wszelką. Pragniemy pieśnią ciebie czcić, mieć zawsze twe uznanie. Oddani tylko Tobie być i służyć Ci, nasz Panie. Wywyższać mamy imię Twe, zadanie to wspaniałe. No pomóż nam wykonać je z miłością i zapałem. Umysłem, duszą, sercem swym tę służbę obieramy. Głosimy o Królestwie Twym i wciąż Cię wysławiamy. 97. Przymioty Jehowy. Się to nie, ale tłumaczę tej Lidce, że ona ma rentę, ma wszystko, co jest potrzebne do szczęścia i niech ona tutaj po prostu nie walczy, bo ona miała piękną willę, no to czyja to wina, że męża miała niezaradnego, że musiała tę willę oddać za długi, za rachunek w drodze na Ochłock. Nie ma, mieszka, ma dwa domy, aż dwa domy sobie chytra baba załatwiła pod lasem i niech tam z dziadem mieszka pod tym lasem. To ona tu przyjeżdża, no tam się dopłaca, wiecie państwo, no ale ona się dopłaca, ale chciałaby 1000 razy więcej zarobić. Jakoś tak los jej nieszczęści. Tutaj Janek Maciej Witek opowiadał, że bardzo ciężkie życie miała ta Lipska. Bardzo ciężkie. Jak się te dzieci rodziło, ona nic nie miała, ona żyła w biedzie, a ten mąż był niezaradny wciąż. No i tak teraz ten mąż już 1000 chorób przed śmiercią, tak jak mówię, 3/4 do śmierci, ona o nim wcale nie myśli, ale tylko dzwoni jeszcze do syna, czy on się nie wykończył. No nie chciałaby, żeby umarł mąż, no bo mówi, że jeszcze go tam darzy jakimiś uczuciami na odległość, no ale to ani to małżeństwo, ani to co, ona go z 5 lat może temu widziała, no to co to za mąż, co to za mąż. I tylko dzwoni do syna, do tego Bartka, który tam go hospitalizuje, a to do szpitala wywozi, a to niepełnosprawny chłop, 2 metry, jaja jak żołędzie, dzwoni, nawet na pogotowie nie umie zadzwonić, a ten chce jechać na pogotowie, na rower wsiada i chce jechać, a to jest wioska, wszędzie daleko. Ja to sobie nie wyobrażam, jak ci ludzie muszą być głupi, że ten ma zawał serca, a się na rower i na pogotowie jedzie na rowerze.
ta Litka Cona opowiadała, że tam co jeden to ma rentę, bo to na wsiach tak sobie pozałatwiali, bo jak żyć, że ten niepełnosprawny, co jest trudniej tutaj oczywiście w Warszawie samej tej wiosze takiej tej największej. No ale widzicie Państwo, takie są opcje, że ona łazi od świtu do nocy, wypisuje, to załatwia. I ponieważ, ja zdradzę tę tajemnicę jej wielkiej głupoty, ona wszystkie opcje uwzględniała, łapie się za wszystkie sroki. A mówi się, że jak za 10 ogonów sroczych się chwytasz, to wszystkie się uciekną. I ona tak robi. To wynika z jej chciwości, to wynika z jej pazerności, to wynika z jej jakiejś takiej strasznie wielkiej głupoty. Gdy nadaje nasze radio FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. To FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I tak, jak jestem w Buwie, a około godziny 21, to za 15:21 wczoraj dzwoni nieznane. No to już ten debil Mareczek. Ja to od razu mam jak na dłoni. Potem dzwoni Michał, chce się z tobą skontaktować. Michał jest w więzieniu. I tak, ten Mareczek szurnięty, żeby był numer odbity, to by człowiek wiedział, o co chodzi. A tutaj w Buwie ja nie mogę rozmawiać, bo zaraz ten dziad się ogląda z konsoli. Proszę wyłączyć wszystkie te telefony! Proszę wyłączyć te wszystkie! Proszę powyłączać! Na cały regulator, także ludzi tam kilkoro jest, no to... Ale ludzie boją się na taki głos. Normalnie oskarżający. No tak, ten debil nieznany, no bo on udaje, wiesz, szeryfa. No to w Polsce moherowych powinien być ten szeryf Roszkowski częściej na mszach. Dzwoni nieznany, potem Kereski, nie wiadomo, czy to jest ten sam telefon, czy inny, a prawdopodobnie Zośka tutaj się podszywa pod tego Zaleskiego, bo ona chciała przestraszyć tego Michałka, tego kurczaczka. Zofia Maciąg dzwoniła, że ona jest tym Zaleskim. No do tego kurczaczka tak mówi, to on się wystraszył, że ona jest tym Zaleskim. Przecież ona jako były, o Jezus, chciałam powiedzieć biegły sądowy, to już tutaj mam jednego biegłego sądowego, Litkę Lipską, ale ona jest, no niekoniecznie jeszcze, tłumaczem przysięgłym niemieckim. To chyba ma troszeczkę oleju w głowie, że dziecka niepełnosprawnego nie powinno się straszyć. A ona mówi, jak on do niej zadzwoni, bo on się chce pytać o tego Michała. To ona mówi, zaraz będzie policja. I tak głupia Zośka Maciąg. A przecież ja wiem, że ta Zośka na wernisażu podchodzi do takiej starszej kobiety, otyłej, w kapeluszu i do niej Zośka Maciąg mówi raz na wernisażu, no przed wernisażem, przed rozpoczęciem wernisażu mówi dzień dobry, a ona do tej Zofii Maciąg mówi proszę mnie nie zaczepiać, bo zaraz wezmę policję. I takie, proszę Państwa, są warszawianki. Czyli tak, psychologicznie, jak my to rozbieramy, to są te warszawianki, wysoko siebie stawiają, są szurnięte, stuknięte, puknięte, są po prostu głupie, autorytarne, chciałyby być kimś, chciałyby być czymś. No, przepraszam bardzo, XXI wiek się wszystko już diametralnie zmieniło i to nie to, co było w XX wieku. Akurat nam przyszło się żyć na przełomie wieków. Wieku XX, wieku XXI. Dlatego jak cytuję, że człowiek pisał o Jezusie Chrystusie, że gdyby Jezus, to pisał w XX wieku. Gdyby Jezus żył, to by go zabili. No ale XX wiek, a XXI wiek, żyjemy na, prawda, na krawędzi wieków. No to taki sam świat. Też by go zabili i w XXI wieku. Bardzo dużo ciekawych cytatów mamy i one objawiały się, a to w książkach świeckich, nie u Kosidowskiego, tylko u publicystów, u historyków,
to takie, jak zastosował cytaty, to takie ponadczasowe, jakoby one miały być. Podważą Biblię. Tam bracia na Ochocie, jak chodziłam na zebrania na Niemczewica 25, mieszkania 6, to było na parterze na wprost, to zawsze tam przychodził też i Kosidowski, po pierwsze. Przychodził Kosidowski, bracia rozmawiali. Ja dopiero co zaczęłam czytać Kosidowski. On się tak naigrywał z Biblii. Ale przychodził taki człowiek, historyk, i powiedział, że czuję się tu jak w zborze pierwszych chrześcijan, bo ja nawiązujemy do chrześcijanizmu, nie do chrześcijaństwa, a jeszcze nie daj Boże do nominalnego chrześcijaństwa, co w III, IV wieku co było. Konstantyn Wielki zwołał sobór i całkiem wszystko, co zawędrował do kupy na glanc, połączył pogaństwo z tym, co było. A to, co było, to już było odstępstwem, bo jeżeli odstępstwo pojawiło się w pierwszym wieku, no to co było w trzecim wieku, czwartym? Odstępstwo. Apostoł Paweł powiedział, że tajemna moc nieprawości już działa dopóki ten, który powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A przecież działalność apostołów do którego roku była? A no wiadomo, apostoł Jan napisał objawienie w roku 98 naszej ery, czyli jest to ostatnia księga Biblii, i już potem w drugim wieku nie żyli chrześcijanie. Czyli w pierwszym wieku odstępstwo od wiary chrześcijańskiej było tak silne, odstępstwo od wiary chrześcijańskiej było tak wielkie, że szok. Cały czas ze świata nadchodzą gratulacje, że Radio Tok FM Eurokoncita Ekstra jest super. Mają tłumaczenia teraz, wiecie Państwo, że koniczne dźwięki są zamieniane na obce dźwięki z tłumaczeniem jednoczesnym, symultanicznym. Także całą noc ten telefon tak pika. Gratulacje i z powodu zdjęcia, gratulacje z powodu filmu, jak również audycji i komentarze radia TFM Euro Concita. Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę Państwa, od rana rozmawiam z Lipską. Ludzie niby po studiach. Bardzo wiele takich osób. Wielu. Niby po studiach, a tak są szumieni. Tak są stuknięci, puknięci, bo tej Lipskiej syn, Bartek, do niego przychodzą świadkowie, to znaczy oni go tam podwożą i prawdę mówiąc, to mu dużo pomagają w wielu rzeczach. A ja wiem, że na takich wsiach świadkowie Jehowy są zmotoryzowani, jeżdżą też, jak mieszkałam w Świdrze, to też jeździłyśmy na wycieczki 40 km dalej. No, 6 taksówek się podstawiało, samochodów, i bracia wsiadali, jechałyśmy 40 km od Świdra, to gdzie? No w ogóle na jakieś takie zapadłe wiochy. Proszę Państwa, oczywiście, że trzeba głosić. Tutaj w Warszawie ludzie nic nie wiedzą na temat Pana Boga. Na temat Pana Boga Jehowy, no patrzy się babka, oczy wytrzeszcz, bo ona nie wie, co to jest Jahwe. No, co to będzie, jak ja powiem Jehowa? Słowacki napisał, drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Państwo zobaczą, jaka ciemnota, jakie średniowiecze. Co to znaczy się modlić? Modlić się to można i do diabła się. Modlić się to można i do diabła. Przecież nie chcielibyśmy modlić się do diabła, tylko chcielibyśmy modlić się do naszego Ojca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Proszę Państwa, ja to kiedyś jak zaczęłam głosić, tam pod Suwałkami, to tłumaczyłam jak krowie na rowie. Tak mówi Lipska, no to ja mówię. Jak krowie na rowie, proszę Państwa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ludzie to mówią, ale nie wiedzą, o kogo chodzi. No bo ten Ojciec, święć się imię Twoje, ma swoje imię. Jakie to imię jest? Co się z tym imieniem stało? Kto jest odpowiedzialny za to, że to imię Boże Jahwe zostało usunięte, zlikwidowane, zniszczone, to imię Jahwe? Kto za to odpowiada?
On śmierć nie zna. Przecież Jezus jest synem tego Ojca. Oni przemieszali słońce, kult słońca. Trzeci, czwarty wiek, bo do tego Konstantyna Wielkiego wracam do soboru w Nicei. Proszę czytać, jest dużo w internecie, tylko że jak dewotka ze świeczką pod kościół poszła, no to przecież ona nie będzie czytała o Konstantynie Wielkim. Dla niej to będzie obraza. Ale teraz ludzie wszystko mogą czytać. Tutaj mamy bardzo ciekawą książkę, Wielki Bój. Będziemy tu podczytywać, tak jak mówię jeszcze raz. Kiedyś czytałam tę książkę i do połowy doczytałam. Wyczytałam to, co najciekawsze. Z religijnego punktu widzenia. Ciemnota średniowiecza. Spalenie Jana Husa. Waldensi. No bardzo ciekawa książka, to więc nie za nie reklamują książki w Radiu Tok FM. Dzisiaj wyłączamy Radio Tok FM, zaraz może zobaczymy choć ciut, co tam gadają, bo czasem ciekawe są dyskusje, właśnie chodzi na temat średniowiecza. A dla mnie, proszę Państwa, średniowiecze było zawsze najciekawsze i miałam piątki z tego, jak nie chciałam czytać innych rzeczy, to mnie bardzo interesowało, dlatego że po prostu zadawałam się ze Świadkami Jehowy, to bracia Wróblewscy, Niemcewicza 25, mieszkania 6, oni do Kanady pojechali, polecieli do Kanady. Była taka Ula, bardzo inteligentna dziewczyna, bardzo mądra, Ula. Ona skończyła maturę i wcale nie musiała studiować, że była tak bardzo inteligentna. Zapisała się, proszę Państwa, do Pałacu Kultury Stalina i Lenina na codzienne kursy języka angielskiego 3 godziny codziennie. I potem ja się tam zapisałam też 3 godziny codziennie, z tym, że ta Ula była już w Austrii. I to były czasy stanu wojennego, tutaj bracia Wróblewscy też tak podsłuchiwali, co tam ta wolna Europa mówi, co tu się dzieje, dlaczego czołgi, czy to już jest ten koniec świata. Naprawdę Witold Wróblewski zawsze mówił, drodzy bracia, że wielki ucisk będzie krótki i nas to nie będzie bardzo bolało. A potem mówią, że jednak to wszystkich dotyka, no bo drogo jest, ale widzicie Państwo, jak chrześcijanie nie obchodzą imienin i urodzin i słusznie, nie wydają pieniędzy na bzdury, bo tutaj dzisiaj już jest czwartek, a od środy mają Bohenendę w Warszawie, mohery, które zamykają się potem grupowo, stanowią jakieś tam mohery, kołchozy, piją piwa, wina, wódki, plotą bzdury i gadają. Wczoraj w autobusie to jedna mówi, och, ja tam z nią nie będę gadała, ja tam do niej nie będę gadała. To nie są Świadkowie Jehowy. Świadkowie Jehowy w ogóle nie używają słów gadała, a jeszcze w miejscach publicznych zwłaszcza, bo Świadkowie Jehowy jak są na misji, a wszędzie są na misji, głoszą swoim przykładem, swoją postawą życiową, głoszą. Nie używają takich słów jak gadała. Także taka moherowa, która za wszelką cenę chciałaby się podszyć pod Świadków Jehowy, chciałaby udać Jehowkę, to jej się to nie uda. Bo każde słowo, sposób ordynarny, często taki tupeciarski, jak to mają ten styl salcesony mazowieckie tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, gdzie jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, to wszystko świadczy, że to jest ten świat, zły świat, świat szatana. Biblia mówi wręcz, że Świadkowie Jehowy się tego nie wstydzą mówić, a wręcz przeciwnie trzeba prawdę mówić, że Bogiem tego świata jest diabeł. Bogiem z małej litery, bo tam jest w języku greckim teos, ale nie ho teos, tylko teos bez przedimka określonego ho. To znaczy, że to jest jakiś Bóg. Jakiś Bóg. Nie wiem, czy ten przybyłowicz tu nie leci. Nie wiem, czy ten przybyłowicz tu nie leci. On tutaj już myślał, że będzie spał. Oczywiście, ja go nie żałuję. Niech facet śpi. Stary facet Litka mówi, on mówi sam o sobie, że jest dziadkiem. No to niech się wyśpi, bo ludzie żyjący w strefie krótko żyją. Słuchaj pieśni. Żeby nam taśma się nie wkręciła, bo to są mocno, że ta
paralitka ludzka, mówi ten przybyłowicz. Przegrane życie, przegrane życie. Ja mówię, raczej ty masz przegrane życie, bo ty się miotasz i jeszcze raz ci nie wyjdzie. Miotasz się i jeszcze raz ci nie uda się. Nic się nie uda. Teraz nie są czasy komunistyczne, żeby sobie jakąś firmę załatwić, mieszkanie na skarb państwa, mieć jakieś dodatkowe dotacje. Masz rentę, nie starczy ci. Chodź do kościoła, bierz sobie ciuchy, żyj sobie jak królewna, jest wszystko. Radujmy się, rum głośno gra, nasz król w niebie władzę już ma. Niech lud Boży czci przy tworze, swemu zbawcy i hołd niech mu da. Jehowa nami władza, swym wrogom klęskę zada, synowi. Państwo zauważą, że ludzie wstydzą się mówić Jehowa, tutaj szczególnie w Polsce. Jak to ten klerykalizm, ten kościół państwo zobaczą, uczynił, że pod suwałkami, jak żeśmy nawet głosiły, to dziewczynka nawet głosiłyśmy. Jak żeśmy głosiły, to nawet dziewczynka biegała z chłopakami takimi małymi dziećmi i rzucała kamieniami w świat. To jak te małe dzieci miały już w głowach poukładane, jak miały zakodowane, prawda? Żeby nienawidzić, żeby nie lubić, brak tolerancji. No, nie Ameryka, to nie Ameryka. A w Ameryce jest Jehowa, świadkowie Jehowy chodzą oficjalnie, mają salę królestwa. Zresztą jak byłam pan w Ameryce Białystok, to sama widziałam na ulicy Świętojańskiej, na ulicy Branickiego, byłej ulicy Branickiego. Proszę państwa, są dwie sale królestwa skrzyżowane pod kątem prostym. Ogromne sale królestwa, tam i na ślubie bywam. Piękne zebrania mają, mikrofon oficjalnie, od ulicy się wchodzi. Są ochroniarze, proszę państwa. Piękne fotele z teatru Aleksandra Węgierki, proszę państwa. Wzięte fotele, świadkowie Jehowy siedzą w fotelach z teatru Aleksandra Węgierki w Anglo-Ameryce Białystok. Jest mikrofon bezprzewodowy, że jak jest studium strażnicy, to każdy może się wypowiedzieć. Mikrofon jest noszony przez ochroniarzy. Jest wspaniały, proszę państwa. Gdy nadaje nasze radio, to ten Eurokoncita, Barbie Baby Landstrom Extra, tutaj w Polsce, a możecie państwo się dowiedzieć, co dzieje się w Anglo-Ameryce Białystok. Co tam się dzieje? No i Janek Witek, jak jeszcze żył, to przytaknął mi, powiedział, słuchaj, ja słyszałem, wiem, z danych statystycznych, że poziom życia w Anglo-Ameryce Białystok jest bardzo wysoki. Pieśni Królestwa. My zawsze tutaj ze śpiewaczkami z Teatru Wielkiego też śpiewałyśmy te pieśni w duecie i w czwórkę chodziłyśmy tutaj na Meissnera, też nagrywałyśmy, tam miałyśmy studio nagrań, proszę państwa. I na kolanach, i na siedząco, i na leżąco, i jak tylko śpiewałyśmy te pieśni Królestwa. Bo to, co tutaj państwo słyszą, to no, już tam unisono, jeden głos, ale my to mamy ponagrywane na cztery głosy operowe i z Teatru Wielkiego, śpiewacy z Teatru Wielkiego. Tylko, że wiecie państwo, dlatego mówię, że w Teatrze Wielkim są takie czystki zrobione, takie zamieszania, jak Kościół katolicki zrobił z Biblią. Imienia Jahwe nie znajdziesz w czwartym wydaniu Wyszyńskiego, jak mówię o Glempie. Wyszyński. Czwarte wydanie Wyszyńskiego w Biblii Tysiąclecia nie zawiera w ogóle Jahwe, może raz gdzieś. Ale drugie wydanie to 6000 razy było w imię Boże Jahwe i dlatego też świadkowie Jehowy korzystali z katolickiej Biblii Tysiąclecia, a zresztą też często bardzo chętnie pokazywali w Biblii Katolickiej Tysiąclecia Biblii, że tutaj jest imię Boże Jahwe. No. W Ameryce bardzo chętnie Jehowa,
na niemieckiej monecie też, bo to na zachód. Polska była nawracana. Na niemieckiej monecie masz Jehufa, Jehufa. Nawet na monetach niemieckich. Nazwy geograficzne. No, w Palestynie przecież nie tu. Tam nazwy geograficzne od imion żydowskich. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Jezus, to znaczy to jest Jehoszua, zbawienie u Jehowy. Jehowa jest pomocą. Jehowa jest zbawieniem. To jest Jezus. Jehoszua. A Jehowa znaczy ten, który powoduje, że się staje. Ten, który powoduje, że się staje. W sensie fenomenologicznym. W sensie stawania się, że ten Bóg jest kimś. Kto widzi, słyszy, działa, reaguje i przedsięwziął plan wieków względem narodu ludzkiego, bo przecież i po to zesłał Jezusa Chrystusa, tego Żydzi nie zauważyli, a szkoda, bo było 312 proroctw, byli, są odpowiedzialni, są świadomi swoich czynów, morderstwa, że zabili Jezusa Chrystusa. I to tutaj w naszych miejscach się działo, Europa, no, najbliżej, nie w Ameryce. Dlatego też człowiek napisał jeszcze w XX wieku, że gdyby Jezus przyszedł, był, pojawił się w XX wieku, to też by go zabili, proszę Państwa. No a teraz to samo w XXI wieku. By go zabili. Także Europa, po raz drugi Jezus Chrystus już w Europie by się nie objawił. Jezus Chrystus by się nie pojawił, bo by go zabili. Tutaj na Jezusa naskoczyli jak huzia na Juzia. Tutaj Juzio w Europie ma źle. U tych, jak popatrzymy się na tych studentów z polskiej wsi w Buwie na Dobrej 5,56, zadufani w sobie. Oni studiują z takim nastawieniem, że myślą, że będą kimś, że będą czymś. I tak tutaj Lipska jeszcze tymi starymi czasami żyje, bo ona czasem musi wspomnieć, że jaki ona uniwersytet tutaj nie skończyła. Także wiecie Państwo, człowiek, stara baba, już nad grobem jeszcze takie głupoty gada, bo żeby jakieś sprawy załatwić, to trzeba się troszeczkę popisać. Trzeba być kimś, trzeba być czymś. Przepraszam bardzo, teraz to już to wygląda na żebraninę tylko, bo jeszcze kiedyś to po znajomości, za Gierka, za Gomułki, prawda? No to jeszcze jak miałaś świnie, to się dostałaś do szkoły teatralnej. I tak zrobiła też Komorowska, co taki Juzio chodził, literat. Mówi, że to dyletantka. Ja mówię, słuchaj Juziu, tak papierki przewracał. Taki w sumie zrobił się z niego bezdomny człowiek, ale po kościołach chodził tak troszeczkę na do Domu Kultury, tam Praskie Centrum Kultury, jak jeszcze w ratuszy było Grochowska 276, potem jest na Podskarbińskiej 2 i on tam bardzo często był i głos zabierał, no może już go nie było, nie pamiętam, z Podskarbińskiej 2, ale jak jeszcze było Praskie Centrum Kultury w ratuszu na Grochowskiej, to on często bywał, proszę Państwa, i głos zabierał literat. Mówi, że ta Komorowska jest dyletantką. No to ile ludzi takich podostawało się po znajomości na studiach. Ja, proszę Państwa, a ludzie, którzy naprawdę byli zdolni, to ani w filmach nie grali, ale teraz jakoś tak ten diabeł porówno dał wszystkim, że każdy człowiek, co tylko chcesz, i zdolny, i niezdolny, każdy człowiek może w internecie występować i pokazywać swoją twarz, jak tylko chce. Także jak tylko chcesz, możesz się reklamować. Zapraszamy. Mądrość jest skromny. Prawdziwie skromny zawsze bądź, byś z Bogiem swoim chodzić mógł, pamięci miej. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langström Extra. Czy to upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie zwiastowanie albo przez zwiastowanie głupich, oczywiście z punktu widzenia świata złego, którego Bogiem, którą piszemy, jest szatan, diabeł. Podobało się Bogu objawić to prostaczkom, Biblia mówi, prostaczkom,
prawdy Boże. Proszę Państwa, ludzie, którzy mają mózgi dinozaurowe, dziady gady, cyganoże do dziadogady, mieć i być. Och, ja, tylko ja, tylko dla mnie Litka mówi, że och, mi się to należało. Przecież ja jestem uparta. Ja mówię uparta, nie uparta. Teraz jak w punkty nie jesteś wliczona, to nie ma co, bo ty żebrzesz. Jak poszła do komendanta policji i ta policja to taka głupia, zamiast wygonić babę do komendanta głównego policji, proszę Państwa, poszła na bankowy tam dalej, no to powiedziała, że wy też jecie, a skoro jecie, to musicie mnie kanapką poczęstować, bo policjantka powiedziała, jakaś główna szefowa, że proszę Pani, my tutaj pracujemy ciężko, no ale też jecie, oprócz tego, że pracujecie, to też jecie. No to więc proszę, proszę Państwa, poczęstować mnie kanapką, bo jestem po prostu głodna. Jakbym miała umrzeć tutaj z wrażenia, jako niepełnosprawna, to będziecie odpowiadać. I ona tak w ten sposób. To więc ta policjantka i cała ta policja, chcąc udać gościnne prawosławie z Anglo-Ameryki Białystok, oni niestety musieli poczęstować Litkę Lipską kanapką. I ona wszędzie tak chodzi, no, przynajmniej o wodę prosi, dadzą jej kawę. O, kawa dobra jest z mlekiem i ona jak wtedy wypije w takich warunkach komfortowych, że jej podano, że jej przyniesiono. No to cała warszawianka, Litka Lipska to jest warszawianka była. Była warszawianka, która uciekła z Warszawy, bo zbiedniała, zdziadziała. No i taka jest Warszawa. Salceson chytry to jest, wiecie Państwo, niepełnowartościowy produkt. To jest kłamstwo. Rzeka złodziei, jezioro kłamców. Bój się Jachwy.